Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pawelus. Mamy 19 kwietnia 2022 roku. Jest po godzinie 9 rano. No i w dniu dzisiejszym ten dzień jest dosyć ważnym dniem dla mnie. A to ze względu na fakt, że jadę na rozmowę w sprawie pracy. No i zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Czy ta robota będzie, czy też nie. No oczywiście później to powiem, jak to wyglądało i tak dalej, nie? Będziecie mieli wiedzę na ten temat, czy ta praca będzie. No jest to dosyć istotne, bo to jest być albo nie być, nie? C'est la vie, takie życie. No i proszę Państwa, jestem już po rozmowie. Można powiedzieć, że zakończyła się sukcesem, pracę otrzymałem, więc bardzo się z tego tytułu cieszę. Natomiast słuchajcie, ciekawa rzecz, ponieważ na terenie tutaj parku logistycznego i tak dalej są pamiątki historyczne w Pruszkowie. No i teraz jedną z nich Wam pokażę, tylko niech się kamera obróci. Znowu może być kiepsko widać, ale zobaczcie. Tutaj tak na dobrą sprawę ten teren to był, słuchajcie, teren nazistowskiego obozu przejściowego Dulak 121 w Pruszkowie. A kurde, co ja wam pokazuję. O. No i tutaj proszę bardzo, tędy przeszła Warszawa. To był obóz przejściowy, słuchajcie, w którym gromadzono cywilną ludność właśnie z Warszawy i okolicznych miejscowości. Ludność wypędzaną z domu w trakcie i po zakończeniu powstania warszawskiego. No i generalnie rzecz ujmując, tutaj było 5 podobozów. Krematorium rzekomo jest tutaj nadal. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę więźniów, to tak między 400 a 550 tysięcy. No i około 100 żołnierzy Wehrmachtu liczył sobie personel tego obozu. Także no, na terenie roboty ciekawa pamiątka historyczna, także jedna z dwóch, które tutaj zauważyłem. Jest jeszcze, słuchajcie, ten. Czekajcie, obrócę kamerę. No, obrócisz się? No pa, nie obraca się. No co za łajza. Taram. Jest jeszcze, słuchajcie, tutaj muzeum. Ale jeżeli chodzi o muzeum, no to może uda się jakoś, nie wiem, tam w przyszłości ogarnąć to muzeum. No teraz nie mam zbytnio na to czasu, ale też jestem nieco zmęczony, więc nie będę się tam wygłupiał. Czy to mnie w ogóle kameruje? Kameruje mnie. No to fajnie. Także tutaj mamy coś takiego. Taką jedną z właśnie z tych pamiątek. Przepraszam, że jest głośno. Ja oczywiście maluchem nagrywam, więc ten dźwięk no znowu będzie nie taki jak trzeba, ale tym razem będę obrabiał cały materiał w komputerze. Więc powinno być lepiej. Zbliżamy się, słuchajcie, do drugiej takiej pamiątki historycznej. Czy pamiątki historycznej? Niech będzie. Ja dzisiaj nie myślę za bardzo. Także jeszcze sobie jedno zobaczymy. No i trzeba będzie już kierować się do domu, bo dzisiaj znowu przyjeżdżają technicy w sprawie internetu. Obracam kamerę. O, i tutaj mamy coś takiego, słuchajcie. Bohaterom i męczennikom Warszawy, którzy daninę bólu krwi i życia złożyli ojczyźnie w obozie pruszkowskim. No i tutaj mamy takie oto coś, 1944. Także tak to wygląda. A ja proszę Państwa, śmigam dalej. No i słuchajcie, jest lipa. Jest lipa ze względu na fakt, że mieli w dniu dzisiejszym przyjechać monterzy, technicy z firmy, która już tutaj montowała, tak na dobrą sprawę, internet w dniu 12 kwietnia. I ten internet działał. Później jakieś wyniknęły problemy. Na razie nie chcę o nich mówić, bo nie ma sensu. Jeżeli tej sprawy nie uda się rozwiązać, że tak powiem, na CITO, no to wtedy Wam opowiem dokładnie, co tam wyniknęło. Natomiast też nie będę na razie podawał nazwy firmy podwykonawczej, która to robiła, żeby tam
żeby tam na razie ta sprawa płynęła swoim tokiem. Natomiast rzecz jest tego typu, że Schachermacher jest zrobiony niesamowity, jeżeli chodzi o dokumentację w tej firmie. Jestem po rozmowie z kierownikiem na Warszawę. I tak na dobrą sprawę, no to jest bajzel, to jest bajzel. I w tym momencie, na dzień dzisiejszy było zlecenie na przyjazd w godzinach 14-16, a jest 16:32, nikt się tutaj nie pojawił, ale uwaga, w tej dokumentacji, którą sprawdził ten kierownik warszawski, jest informacja, że rzekomo byli wczoraj, czyli 18, w drugi dzień świąt. Bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa. No i teraz generalnie rzecz biorąc, nie, ja jestem znowu bez internetu, a przecież z co niektórymi rozmawiałem na Discordzie, więc no, mamy tutaj świadków w postaci tych ludzi, z którymi rozmawiałem, w tym z Asirą, Mateuszem i tak dalej. I to jest cyrk, bo takiego bajzlu to jeszcze w życiu nie widziałem. I takiej niekompetencji. No został odłączony sygnał, kuźwa, bo... No bo coś tam, znaczy ja wiem coś tam, ale to bym musiał za dużo powiedzieć, no i ten sygnał nie został naprawiony. Jedyna pozytywna rzecz dnia dzisiejszego, no to jest to, że ta robota została ogarnięta. Teraz tylko lekarz medycyny pracy. No i można w sumie zaczynać, także... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No dobra, słuchajcie. Ja myślę, że taki vlogik dosyć krótki będzie. Ja się z Państwem żegnam. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Ja zabiorę się za obróbkę. Postaram się to wgrać przez mój telefon za pośrednictwem plusowskiego LTE, o ile będzie. A jak nie, to HSDPA i czy tam HSPA, jak oni to tam nazywają. No i może jeszcze dzisiaj, czyli 19 kwietnia, uda się to opublikować. Jeżeli nie, no to dopiero jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.